czego to wynika, że ty tak bardzo chronisz swojego życia prywatnego, swojej rodziny? Ja nawet wygooglowałam sobie twoje imię i nazwisko i niektórzy nawet nie wiedzą, że ty masz dziecko. Tak, bardzo to chronię, ponieważ moja rodzina to jest moja rodzina, to jest moje życie prywatne, jak sama nazwa wskazuje. Oni mają swoje życie, chodzą do szkół, przedszkoli, do pracy. Nie wyobrażam sobie, żeby po prostu, no żeby o nich pisano, bo to ja jestem na świeczniku i ja w mniejszym czy w większym stopniu z tym zderzeniem, jeśli chodzi o jakieś tabloidy, sobie poradzę, a oni nie wykonują tego zawodu co ja i nie wiem, jakby zareagowali na to. Ja staram się od tego chronić, a jeśli chodzi o moją rodzinę gdzieś w sieci, to też staram się tam nie pokazywać, ponieważ no, w internecie, jak wiemy, jest fajnie, ale jest też dużo takiej czarnej strony i nie chciałabym, żeby moje dziecko gdzieś kiedyś wpadło w taką dziurę, czy żeby ktoś ją kiedyś skrzywdził w ten sposób, więc niech te dzieci jak najdłużej będą dziećmi i mają takie dzieciństwo, jakie ja miałam, czyli frywolne, wolne od hejtu, od jakichś złych emocji, takie na trzepaku, na rowerze, takie, gdzie bawiłam się w zbijanie w dwa ognie, grałam w piłkę i to jest najpiękniejsze w życiu, te chwile, które możemy celebrować i żeby cieszyć się razem, a to, co jest w sieci, to jest tam, w tym małym urządzonku. Także fajne jest to, co jest tu i teraz. Michalina, a propos dzieci, a propos takich tematów, jakie ty masz podejście do pobierania 800+? Ojej, trudne tematy. Trudne tematy. Jeśli ktoś chce, bardzo proszę, jeśli nie, to też nie musi. Tyle. Często rodzice robią tak, że pobierają 800+ i odkładają na jakieś osobne konto oszczędnościowe dla swojego dziecka. Jak robisz ty? Ajna, my ciągle o tych pieniądzach, a ja podkreśliłam już, że damy o pieniądzach nie rozmawiają. Ale słuchaj, to jest taki temat, który dotyczy każdego, więc wiesz, myślę, że warto tutaj o tym porozmawiać. I tak jak powiedziałaś, niech każdy sobie to rozwiązuje w swoim zakresie. I tutaj kropka. Kropka.